Cześć wszystkim, jestem Szefe, witam was w czwartym odcinku podsumowującym cały tydzień mojej gry. No i dzisiaj, jak co tydzień, będziemy sobie omawiać to, co robiliśmy i jaki sobie zysk zrobiliśmy przez cały okres tego... przez cały okres grania, przez te kilka dni od tamtego momentu. No i na tamtym momencie kończyliśmy tutaj odcinek i tam mieliśmy 107 milionów 839 763 i tyle mieliśmy w poniedziałek, w tamtejszy, no a teraz jest też poniedziałek i sobie tutaj mamy podsumowanie, więc to jest ta kwota z poniedziałku. No i wtedy zrobiliśmy zysk w poniedziałek 283 725. Ogólnie cały tydzień niespecjalnie miałem czas na granie, więc główny zarobek tutaj był z Warzonów, no i jest tam już jakieś tam śmieci poszczególnych. No same Warzony dawały mi około 200k, więc tutaj te reszty, no to są jakieś śmieci, już to jakieś spadły kryształki itp. itd. Nic wartościowego nie było w tym okresie czasu. Co prawda tutaj chyba jeden item czy dwa spadły z Ulumulu. Nie wiem czy tutaj, czy na innej postaci, no ale to wpadło. Tutaj w czwartek spadł Book Backpack z Facelessa Bane'a. Niestety nie udało się go sprzedać. On dalej jest na markecie, no trudno. Szkoda, że nie udało się go sprzedać. Tutaj we wtorek też mieliśmy mały zysk, głównie z Warzonów. 282,878 i taki był też zysk. No głównie byłem tylko na Warzonach, cały tydzień udało się wchodzić i tylko tam jakby robiłem główny profit. Tutaj w środę udało się zrobić troszkę większy profit, też były Warzone 481,589. Tutaj w środę byłem u Gina sprzedać itemki, tam też wyszło około 200k, no i dlatego wyszło prawie... Znaczy wyszło ponad 481k. Tutaj były jakby z 200k jakby od Gina z itemków i 200k tutaj z Warzonów i tam jakieś tak śmieci się też posprzedawały, dlatego taki zysk. Czwartek był zysk głównie tylko właśnie z tych Warzonów, też właśnie 275,872, taka mniej więcej kwota. I cały tydzień też bawię się z marketem, bo tutaj skupuję różne itemki do eventów, które będą tam w jakimś tam okresie czasu. Głównie skupuję itemki do sierpniowego eventu. A na razie jakby tacy pieniądze, żeby to skupywać, ale myślę, że w sierpniu zrobię na tym fajny zysk, że sprzedam to z większą wartością niż to zakupiłem. No i dzięki temu w sierpniu będziemy fajnie to robić zyski. Tutaj piątek też udało się troszkę większy zysk zrobić, 374,475. To chyba też byłem u Gina, może coś tam posprzedawałem. Też na Warzonach byłem. W sobotę też. No tutaj w sobotę był troszkę mniejszy zysk, 286,338. No tutaj też był głównie zysk tylko na Warzonach, mimo że była sobota weekend, no ale też nie miałem jakby specjalnie dużo czasu na granie, więc głównie z tych Warzonów był profit. W niedzielę to jest dzień wczorajszy, też nie za bardzo był czas, mało grałem, więc głównie zysk też był z Warzonów, coś tam zbiłem, ale tutaj też nie było jakiegoś szału. No i zysk przez od tamtego poniedziałku do wczorajszego dnia, czy tam do dzisiejszego, bo na dzisiaj mamy kwotę 110 541 821 golda i przez cały ten okres czasu od tamtego poniedziałku zrobiliśmy zysk 2,369,058 golda, czyli nawet taki 2 miliony fajny proficik był, może troszkę mały, ale udało się tutaj fajnie profitować. Ogólnie cały czas idziemy na plus, w każdy dzień był profit, nie było jakiegoś dnia, żebym nie sprofitował, w każdy dzień udało się zalogować, zagrać, coś zrobić, nie mieliśmy dnia na minus, mimo że skupuję itemki tutaj, każdy dzień miałbym troszkę więcej kasy, ale tak mówię, skupuję te itemki. No i kiedyś to po prostu będzie z tego profit. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie tam itemki skupuję, no to warto sobie obejrzeć mój filmik na kanale o itemkach, które mają znaczenie dziś. Znaczy o itemkach, które mają znaczenie kiedyś, ale nie dziś. Coś takiego, tak jest mniej więcej tytuł tego odcinka na kanale. Także sobie możecie obejrzeć i zobaczycie, co dokładnie skupuję, jakie itemki. No i co tu jeszcze możemy omówić? Aha, cena naszego Soul Shreddera spadła z 280, to było w przebiedzeniu. Teraz jest 270, ja dałem sobie 8, czyli o te 2 kaka spadła nam cena. Tutaj też jak najbardziej na plus. Cena jest troszkę mniejsza, ogólnie na markecie jest cena 277, 700 coś tam, ale to sobie dałem w przebiedzeniu, że trzeba mieć te 278 miliona.
No i mamy 110, więc no jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze nam to zajmie. Może do końca tego roku uda nam się nazbierać na ten miecz. Ja cały tydzień zbieram sobie sam, nic od nikogo nie dostałem przez cały tydzień. Także tutaj nie mam kogo wpisać jakby, ale też nie oczekuję, że ktoś mi coś da. Sami sobie profitujemy. Jakby jeszcze ktoś chciał dołożyć, no to zachęcam. Możecie albo na parcelku wysłać, albo wysłać Tibia Coinsy. Nie musicie, ale jak coś, to mogę was tak dopisać, gdy coś wyślecie. Możecie wysłać nawet 2, 3 GP, 5, 10, 1, to i tak was tutaj wpiszę. Ogólnie liczy się chęć, a nie to, że ktoś dał. Także tak symbolicznie też możecie się dołożyć. Też będę wdzięczny, też będę na to liczył. Będę za to serdecznie wdzięczny. To tu możemy jeszcze omówić. Dzisiaj startuje event a piece of cake, czyli jedzenie tortu na wyspie Koroma, ale to dopiero będzie później. Na razie trzeba zrobić ten pierwszy etap. Ja tego nie będę robił, zaczekam aż sobie to ludzie zrobią z serwera i może mi się uda, no to pójdę na zjeść ten tort. Jeśli nie, bo nie wiem, czy mi starczy czasu, ja też mogę być wtedy w pracy, to zrobimy sobie tylko ten, odbierzemy sobie nagrodę, a jeśli się uda ukończyć event serwerowi, no to zrobimy sobie zadanie dodatkowe, gdzie będziemy mogli odebrać lody na HP, na manę i na dystans. Będziemy raczej odbierać lody tylko na HP albo na manę. Zobaczymy, co będzie na markecie najbardziej profitowe, żeby to sprzedać. Mam 20 postaci na koncie, więc będziemy 20 harami to robić. Ale no muszę zaczekać, aż dopiero event się skończy. Nie wiadomo, czy go wygramy. Jeśli go wygramy, no to tak jak mówię, tutaj będzie 20 postaci wchodzonych, ale to dopiero chyba 26 będziemy mogli iść, czy 27, bo jest czas do 26, żeby to zrobić ten event. Także będziemy obserwować ten event i zobaczymy, na jakim jest etapie i kiedy będziemy mogli robić to zadanie dodatkowe. 26 wypada w sobotę, więc może dopiero w sobotę będziemy mogli iść, albo w niedzielę. Nie pamiętam, jak to było, czy to w tym okresie czasu trzeba to zrobić, czy dopiero po 26, czy akurat 26, że będę to miał na oku i będziemy sobie to też robić 20 harami. I myślę, że tutaj też zrobi zysk. Ogólnie no, na początku nie będzie to dużo warte, te lody, ale myślę, że jednak będę to od razu sprzedawał z miejsca, gdyż później tego to będzie tak dużo, że wątpię, że ktoś będzie chciał to skupywać. Możemy sobie tutaj zobaczyć na markecie, ile te itemki są na ten moment warte, bo one są cały czas na markecie. Tak jakby nie chce ich ktoś chyba skupywać, nie wiem. Ale one cały czas są. A ogólnie te na dystans nie są jakby skupywane. Nie wiem czemu. Bardziej się ten HP przydaje i na te many. Odnawia całe punkty życia. Nieważne ile ich mamy. Odnowi nam całe. Możemy sobie tutaj zobaczyć 266 na HP. No i nawet jest taka cena i to tutaj pewnie spadnie do 100 coś albo coś takiego, jak będzie tego dużo na samym początku. Tutaj mamy loda na manę. Lód na manę kosztuje 319, czyli może na ten moment będziemy ten, ale no zobaczymy, jak to później wyjdzie. Tego na dystans raczej nie będziemy brali, bo to nie jest chyba jakoś skupywane. Więc tego się raczej nie będzie opłacało i tak jest mała cena. No, tutaj mam nawet znopka wystawionego, ale tego nawet nikt nie chce kupić i wątpię, że to jest w ogóle skupywane. Lepiej właśnie tego na manę kupywać. Chociaż nie wiem, czemu jest więcej na manę warty niż na HP. No, tutaj ani MS, ani EDEG już nie skorzysta z tego, bo ma tą utamę inną, więc odnawianie całego HP średnio mu coś daje, jedynie Paladynowi. Nie wiem, może tak akurat wyszło z marketu, że tak to się stało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się tutaj event skończy, jak będziemy odbierać te lody 20 harami. 13 postaci jest tutaj na 8 levelu, więc trochę to zajmie, zanim to będę chodził. No ale dla tych 200 myślę, że warto sobie pochodzić takim nobkiem. Pewnie to długo zajmie, nie wiem, ale zobaczymy, jaki uda się zysk zrobić 13 harami na tych lodach. O tym może też kiedyś będzie materiał. I tutaj takie jeszcze jedna informacja. Musimy sobie skończyć ten konkurs na Fleeting Horna, który już kiedyś był na moim kanale, był filmik o tym, co tutaj chciałem zrobić na te zasady. Niestety tutaj zbyt mało osób komentowało mój filmik, że chciałem, żeby oni wzięli udział. Chodziło o to, żeby dać jakiś pomysł na to, żeby nam się lepiej grało w tą grę.
No i chciałem, żeby w komentarzach były te tutaj pomysły od was. Niestety było ich tak mało, że ja tutaj nie chcę roztrząsać tego konkursu na tych tutaj 3-4 komentarzach. Myślałem, że będzie koło 10-15. Jednak pomysł się chyba nie spodobał, nie wiem czemu. Dlatego ja sobie teraz przeczytam te komentarze i ten konkurs na Hunting Coin prawdopodobnie odbędzie się w któryś weekend, albo w ten, albo w przyszły. Jeśli będę miał dużo czasu, no to zrobię to w ten weekend, jak nie to dopiero w następny. I te osoby, które tutaj wzięły udział w tym, które to skomentowały tamten odcinek o konkursie, po prostu będą miały jakby większe szanse. Zrobimy to na starej zasadzie, czyli w programie, który wylosuje zwycięzcę, a te osoby, które komentowały, będą dwa razy wpisane, albo nawet trzy razy do tego programu, żeby one miały większą szansę, skoro tutaj brały udział, a inni nie. Myślę, że tak będzie sprawiedliwe, bo ja tutaj nie chcę tutaj wybrać zwycięzcy spośród tych komentarzy, co tutaj były. Tutaj jeden kolega napisał, przeczytamy sobie te komentarze, co ludzie tutaj komentowali ten odcinek. I pan Mateuszek napisał, ja bym z miłą chęcią chciał, aby było można jeszcze cycyki klikając prawym przyciskiem myszy zmieniać na inną walutę, na przykład sztabki złota albo coś w tym stylu. No tutaj zmiana cyceków na te kryształy, no to jest takie z OTS-a już brane, że zmieniamy cyceki na inną walutę, jeśli ich mamy 100. No, czy to jest pomysł bardziej taki z OTS-a, nic to jest takiego innowacyjnego w tej grze, że tak powiem. To jest takie właśnie z OTS-a zabrane. Dlatego tutaj nie chciałbym dawać, że on to na przykład wygra, czy to jest fajny pomysł. No ogólnie jest to fajny pomysł, ale to jest coś zabrane z OTS-a. Może kiedyś te CC-ki 100CC będzie zmieniane na inną walutę. Chociaż teraz, jeśli wszystko jest w banku, można robić transfer i w ogóle z marketu, to jakby nie ma sensu tego zmieniać z tych 100CC na, nie wiem, jedną sztabkę złota, bo nie musimy z nikim dawać trade'a czy coś takiego. Kiedyś na tych starych OTS-ach pod 8.6 było coś takiego, że 100CC zmieniało się na 1 gold coś tam i to wyglądało jak 1, a nie 100. I wtedy można było znowu zbierać do stówki. No ale wtedy faktycznie odbył się trade z kimś, a nie było tam jeszcze opcji marketu, więc teraz nie wiem, czy w ogóle byłoby sens coś takiego zamieniać, skoro i tak coś jest wystawione na market i tam szybko skupujemy, więc no nie wiem, pomysł jest jak najbardziej okej, ale no tak jak mówię, nie na te czasy, kiedy jest market i wszystko się odbywa na markecie. Nie musimy z kimś dawać trade'a. Także to jest coś z OTS-a, ja też grałem na takim modcie. I to tutaj mamy od użytkownika Chrisa, rebalans tasków od Adamsa i rozdzielenie ich na każdą profesję. Tutaj chciałem, żeby bardziej zwinął, o co mu chodziło, bo niespecjalnie go zrozumiałem i napisał mi, a konkretnie to już nie ta sama Tibia. Mało jest low leveli, żeby sobie pomagać, bo reszta jest peg leveli. Taski, które robią, taski, które solo robię knightem bez problemu, solkiem nie jestem w stanie ustać. Oczywiście można uciekać z dystansu, bić, ale samo wejście na expa zużywa za dużo manasów i grozi kikołkiem. Kiedyś jak czary UE i TP nie miały kar za użycie postacie magiczne, były zbyt mocne, a teraz bez pomocy knighta palka robienie tasków mija się z celem. Aktualnie potwory są zbyt mocne na solo grę. No myślę, że na ten moment, kiedy ta utama jest zmieniona na tych postaciach MS-ach i EDK-ach, no może być to uciążliwe na tych małych levelach robienie tych tasków. Nie wiem, jak się teraz robi te taski. Mam tam jakieś postacie, ale nie jestem jeszcze w stanie grać nimi, żeby sprawdzić sobie te taski, jak się to robi. Ale faktycznie może być tutaj problem, że taki MS EDK może mieć problem jednak z biciem tasków, ale myślę, że jak ktoś dobrze ogarnia uciekanie i bicie na dystans z runami, no to myślę, że jakoś to się da ogarnąć. No ale tutaj faktycznie mógłby być problem. To tutaj mamy jeszcze od Matea mamy też komentarz. To właśnie te osoby zostaną dodane tam 2 czy 3 razy do tego programu losującego. One będą miały większe szanse na wygranie tego Hunting Coina. A reszta osób, które będą chciały wziąć udział, no to tam podczas streama będziemy robić zapisy na Hunting Coina i tam myślę, jeśli się uda, no to w niedzielę na koniec weekendu zakończymy ten konkurs na Hunting Coina, a jakby od soboty będziemy robić zapisy, no zobaczymy. Nie chcę mówić, że od tej soboty
Ale jeśli mi się uda, no to tej soboty wszystko będziecie widzieć na streamach. W tytule będzie już podane w sobotę. Jeśli będzie, no to zapraszam do zapisów. Jeśli nie, to nie. Nie zapisujcie się pod tym filmem w komentarzu, tylko oczekujcie właśnie tych streamów w weekend. Tutaj Mateo nam napisał, że przyznam ciekawy pomysł, to gracze też wspomogliby o tym wcześniej. Taką identyczną zasadę w przypadku ingów czy przedmiotów czasowych, nie wliczam ingu, mogliby dodać do gry opcję, że widzisz, ile ci w przypadku magicznych postaci działa ci jeszcze Mastermind Potion, gdyż Expert nie zawsze patrzy na status, a potem widzisz, że latasz bez dopalacza, powiedzmy, na te kilka minut. No tutaj ogólnie mu chodziło o to, że jeśli wypijemy tego Mastermind Potion, żeby też był tam jakiś czas, kiedy on się mniej więcej skończy, gdzieś tutaj wypisane. No to jest ogólnie też no, dobry pomysł, ale to jakby podchodzi do tego, co ja mówiłem o tych amuletach, że tutaj też, żeby było tutaj napisane, ile nam zostało tych ładunków, jakaś tam liczba do tego, i żeby to było widać. Także jakby to jest na tej samej jednej ścieżce. Ale pomysł jak najbardziej okej. Okay. No i tutaj też Matrada dodamy dwa razy do tego programu losującego. Tak już wspomniałem, nie chcę tutaj wybrać zwycięzców spośród tych komentarzy. No pomysły są fajne, ale jest ich za mało. Myślałem, że będzie tego więcej, że będę się mógł tutaj naczytać i wybrać coś jednak fajnego. Ale nie spodobał mi się na tyle żaden z tych pomysłów, żeby mógł tutaj wybrać zwycięzcę spośród tak małej ilości komentarzy. Także pomysł od Mata jest jak najbardziej okej. Okay. Ale no tak jak mówię, to podchodzi troszkę bardziej pod to, co ja mówiłem o tych amuletach i tych innych rzeczach, żebyśmy chcieli tutaj widzieć, ile to zajmuje. Tutaj mamy jeszcze od Marcina Rzepy pomysł, ale to jakby nie jest... To jest troszkę inny pomysł ogólnie, trochę tak byśmy grali w Simsy. O co mu chodziło? Jak masz na przykład domki, mogła być taka opcja, że usuwasz albo przesuwasz na ścianach tę lampę, albo wybierasz drzwi, gdzie drzwi są, albo te drabinki, jak dostajesz dom, to są teraz tapety ładne z 25-lecia, ale wygląda to masakra, jak masz te lampy czy okna, albo czy te tapety mogłyby być w tych SQM-ach też. Domy by wracały do defaulta jak nowy właściciel. No ogólnie mu chodziło o to, żeby można było przestawiać drzwi w inne miejsca, czy też okna, czy też te lampy tutaj są w domkach. No pomysł jest jak najbardziej, no może i fajny, ale no jednak nie chodziło mi o to. Chodziło mi bardziej o to, co miałoby nam sprawić, że będzie nam się lepiej grało w tą grę. No zmiana okna w domku i drzwi nie wpłynęłaby nam na to, że jakoś specjalnie będziemy lepiej grali w tą grę. Więc to jest tylko taki użytek w domku. No pomysł jest może fajny, ale no nie o to mi jakby chodziło. Czyli moglibyśmy sobie te drzwi zmienić, żeby te drzwi były na przykład gdzieś tutaj albo tam, a to okno, żeby było gdzieś tutaj, albo żeby je skasować. No może i fajny pomysł, ale no nie o to mi chodziło w tym filmiku. Ale jak najbardziej pomysł jest ciekawy. Ale raczej wątpię, że kiedyś to zostanie wprowadzone do gry. Może kiedyś za parę lat, ale to wątpię, żeby ktoś wpadał na taki pomysł. Także no tyle byłoby ode mnie w tym odcinku podsumowującym. Nie obiecuję, jak już wspomniałem, że ten konkurs na Hunting Coin odbędzie się ten weekend, ale jeśli tak, to w tytule będziecie widzieć. A my spotykamy się w kolejnym odcinku podsumowującym. Jest poniedziałek, na ten moment mamy 110 milionów i zobaczymy, ile mi się uda zrobić przez cały tydzień. Niestety w tym tygodniu mam na popołudniowe zmiany, więc nie będzie mnie cały dzień w domu. Streamy będą codziennie po 23:00. Będziemy sobie odbierać gwizdki z Rosza i może coś tam będziemy bić jeszcze, zobaczymy, co się nam uda pobić. Może też na Hunting Coin będziemy latać, może jakąś skaletkę zrobimy chociaż jednym planem, zobaczymy, jak mi z czasem wyjdzie. No i też zobaczymy, jaki zysk. Może w tym tygodniu będzie troszkę mniejszy, gdyż nie będzie tych barzonów, ale jeśli uda mi się chodzić do Gina, no to myślę, że te 200k na dzień zrobię, ale musiałbym chodzić do Gina codziennie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, czy będę miał czas i chęć w ogóle. No ale to już zobaczymy za tydzień. Nie wiem, czy za tydzień zrobimy ten odcinek podsumowujący. Jeśli nie, to on będzie za tydzień. Ale od dnia dzisiejszego zapisujemy sobie zyski i dopiero jutro zobaczymy, jaki będzie zysk na poniedziałek. Dzięki za uwagę, za oglądanie tego odcinka i spotykamy się w kolejnym odcinku podsumowującym. Pa, pa!